ostatnim odcinku zrobiliśmy tą tutaj fajną siekierkę, która ścina całe drzewa. No, całe drzewa to znaczy. To znaczy to. Całkiem fajne, ale pomyślałem sobie, po co mam chodzić i ręcznie ścinać wszystkie drzewa, jak ja potrzebuję staki drewna, skoro mogę sobie zrobić maszyny, które same będą to za mnie robić. No to chyba jest oczywiste. Dlatego właśnie w tym odcinku zrobimy automatyczną fabrykę drewna. I w ogóle zauważyliście takie dziwne właściwości lian? Proszę. One są... Na które one są? Na tym bloku są ustawione na zewnątrz. Idę sobie i mogę po nich wyjść, idąc w ten blok. Jak kliknę Shift i pójdę do przodu, to jakoś tak zacznę się na nich unosić. Muhahaha. Co się stało? To żeby zrobić tą farmę drewna, będzie nam potrzebna ta maszyna i ta maszyna. I może jeszcze jakiś generator. Albo dwa. Albo trzy. Tak się robi diamentową skrzynkę. A tak diamentową. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wykopałem 40 diamentów, to możesz poszukać jednego z moich filmów na kanale moim. Nie wiem jak ja powiedziałem, nieważne. No i ta skrzynka właśnie ma tyle miejsca. I do niej będę wsadzał wszystkie rzeczy typu sztabki i rudy. Napełniłem już skrzynkę. Teraz mam wszystkie rzeczy poustawione tak przy craftingu i nie muszę ich szukać. Pomieszanej z resztą śmieci. Nie wiem, czemu ciągle klikam na to łóżko. Środek dnia i ja chcę spać. Trochę kolor tej skrzynki będę musiał zmienić. No nie wiem, trochę ciemniejszy. Bo za jasna mi wyszła. Ja się tak na te rzeczy patrzę, co będę do nich potrzebował. No i widzę plastik. A plastik się bierze w dość trudniejszy sposób niż resztę rzeczy. Bo po prostu go teraz nie mam. To ja może zademonstruję. Jeszcze pół godziny będę szukał tego drzewa. Chyba znalazłem. Liście poznaję. Nie, to trzeba wyciąć. To nie to drzewo, to trzeba wyciąć. Ciekawe, czy ta siekiera może ściąć takie drzewo. Ooooo. Ale z tego będzie drewno. 39. Klik. I klik. I nie ma. Tutaj nie wiem, czy mi się w ogóle opłaca robić tą całą farmę. Halo? Halo, co to ma być? Co to za biom jest taki czarny? Aha, to nie jest biom, to jest ten głupi totem. Chodzę sobie, tak i ścinam te drzewa. Już cały ekwipunek sobie nimi zawaliłem. No ja po prostu nie wiem, po co miałbym robić tą automatyczną fabrykę, no. Tym bardziej, że tego drzewa nie mogę... A, znalazłem. Ale dziwne to było. Jak chciałem powiedzieć, że nie mogę go znaleźć, to nagle znalazłem. Dobrze. To oto to tu, to jest to drzewo właśnie, którego szukałem. To jest drzewo gumowe. Jak je zetniemy, to dostaniemy te jego bloki i taką gumę. No i potem tą gumę trzeba wsadzić do pieca i ją przepalić na taką gumę. A potem taką gumę trzeba wsadzić do pieca i dostaniemy ten plastikowy proszek. A potem ten plastikowy proszek mogę wsadzić w 4 pola i skraftować taki plastik. Zrozumieliście? Wszystko już powinienem mieć. To jest harvester i teraz planter. No, mam dwie maszyny. I co się z nimi robi? Najpierw się wyznacza miejsce, gdzie chcemy mieć farmę drewna. No, ja moją postawię na przykład tu.
No i planter trzeba zakopać pod ziemią. On będzie stawiał sadzonki. A harvester będzie je ścinał całe drzewa, nie sadzonki. Zrobiłem takie małe pola, po to, bo ja stwierdziłem sobie, że ta farma będzie farmą drewna dżunglowego. Jak wszyscy pewnie wiemy, jak zasadzimy tutaj takie cztery sadzonki, to one wyrosną gdzieś tam do nieba. Zrobiłbym sobie jeszcze ulepszenie, jakbym miał trochę więcej tej gumy. A z niewiadomego powodu nie wypadła mi sadzonka. Dlatego tam się wrócę. Widzicie to? To jest źródełko wody do bedrocka. No tam na sam dół świata idzie do bedrocka. Ciekawe, czy ta siekierka może ściąć. O, tutaj następny taki jest. Może ściąć całe grzyby. Nie. Dobrze, tu jest to nasze drzewo. Chcę sadzonki, dawaj mi sadzonki. Gdzie są moje sadzonki? Oddawaj mi je. O, jest jedna. Tutaj jest następna taka dziura. Skąd takie się biorą? Wszystko już mam. No i teraz tak. Jak te upgrade'y działają? Otóż takie domyślne maszyny, bez żadnego upgrade'u, mają pole zasięgu takiego 3x3. Płaskiego terenu. Ta też 3x3. Jak ja tutaj wsadzę upgrade 2, z poziomem drugim piszę, to się powinno zwiększyć w każdą stronę o 2. Czyli chyba powinno być taki zasięg jak ten kamienny kwadrat. Pamiętacie to drzewo, które tak naprawdę okazało się dżunglowym? To teraz mi będzie potrzebne. Na mojego sadzonki. Akurat jedna wyleciała. Rośli. Ohoho, ale ten odcinek niedługi. Chyba już muszę go zakończyć. Po prawej masz playlisty, po lewej możesz subskrybować. Pa.